Kubę Steinwalda poznałem wiele lat temu jako zawodnika klubu sportowego Górnik Wrocławek. Obecnie mam przyjemność pracować z nim jako uczniem w 4. liceum ogólnokształcącym. Przez te lata Kuba dał się poznać jako osoba bardzo koleżeńska, bardzo solidnie podchodząca do swoich obowiązków. Dlatego z wielką przyjemnością popieram jego kandydaturę do Młodzieżowej Rady Miasta. Kazimierz Mendala, nauczyciel zespołu szkół nr 4. Koleżanki i koledzy, znamy Kuba Steinwalda od 3 lat i wiem, że jest to idealny kandydat do Młodzieżowej Rady Miasta. Sprawdził się tam jako wiceprzewodniczący, pokazał, że zazwyczaj jest osobą kompetentną i nadającą się do tego zdania. Także ja udzielam poparcia temu oto wspaniałemu młodemu człowiekowi, Piotr Kowal. Nie wiesz jeszcze, na kogo zagłosujesz podczas wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta? Znam świetnego kandydata, to Kuba Steinwald. Kuba to świetny organizator, dobry lider, ale przede wszystkim wspaniały kolega. I właśnie dlatego zna potrzeby. Głosuj na Jakuba Steinwalda. Głos oddany na Kubę to najlepsza inwestycja. Uważam, że Jakub Steinwald to idealny kandydat do Młodzieżowej Rady Miasta. Jest to mój przyjaciel i uważam, że dużo zrobi dobrego dla naszego miasta. Chcesz mieć swojego reprezentanta w Młodzieżowej Radzie Miasta Wrocławek? Chcesz, by twoje sprawy były godnie reprezentowane wobec społeczności lokalnej, samorządu uczniowskiego i społeczności szkolnej? Weź udział w wyborach 30 września w zespole szkół nr 4 i zagłosuj świadomie. Zagłosuj na odpowiedniego kandydata, zagłosuj na Jakuba Steinwalda. Jeżeli chcecie, żeby Wrocławek był jeszcze bardziej przyjazny młodym ludziom, takim jak wy, głosujcie na Kubę Steinwalda do Młodzieżowej Rady Miasta. To jest facet zaangażowany, który wie, co chce w Wrocławku zmienić. Kuba Steinwald to dobry wybór. Popieram kandydaturę Jakuba Steinwalda do młodych radnych. Dlaczego? No dlatego, że jest grzeczny, uczynny, aktywny, operatywny, no i koleżeński. No i chyba to by wystarczyło. No właściwie to najbardziej chciałabym, żeby był wybrany. Nazywam się Kuba Zieliński. Serdecznie zachęcam do głosowania na Kubę Steinwalda do Młodzieżowej Rady Miasta. Kuba uczy się w 4. liceum ogólnokształcącym, które skończyłem i ja. Jest to liceum, które świetnie przygotowuje osoby do objęcia prestiżowych stanowisk w różnych strukturach. Kubę znam osobiście, jest to mój dobry kolega i wiem, że jest człowiekiem bardzo pracowitym i na pewno was nie zawiedzie. Dzień dobry. Bardzo miło mi jest Państwa poinformować, że popieram Kuba Steinwalda do Młodzieżowej Rady Miasta. Dlaczego? Ponieważ to jest wspaniały, sympatyczny, kulturalny, odpowiedzialny młody człowiek. Cześć, nazywam się Konrad Szczupakowski. Przez pół roku byłem przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta. Jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobiłem, kiedy objąłem stanowisko przewodniczącego, było zaproponowanie Kuby Steinwalda na stanowisko wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta. Współpracę z Kubą wspominam bardzo dobrze. Był merytoryczną osobą, był zawsze przygotowany i chętny do działania. Nie muszę wam przedstawiać sylwetki Kuby, ponieważ znacie ją ze szkolnych korytarzy, z drużyny koszykarskiej, z parlamentu uczniowskiego lub ze sztabu WOŚP. W mojej opinii Kuba był jednym z najbardziej wartościowych radnych Młodzieżowej Rady Miasta, dlatego zachęcam was wszystkich do oddania waszego głosu na Kubę. Jako marszałek Parlamentu Uczniowskiego 4. Liceum Ogólnokształcącego w pełni popieram kandydaturę Jakuba Steinwalda do Młodzieżowej Rady Miasta. Sprawdził się jako poseł w Parlamencie Uczniowskim naszej szkoły i na pewno oddanie na jego głosu nie będę głosem straconym. Byłem marszałek Parlamentu Uczniowskiego Łukasz Dybalski. Popieram Kubę Steinwalda do Młodzieżowej Rady Miasta. Tak, trzymaj Kubę. Popierają mnie ludzie z różnych środowisk. Są to środowiska nauczycielskie, uczniowskie, społeczne, polityczne, sportowe, wolontariackie. Popierają mnie absolwenci zespołu szkół nr 4. Dlatego również i ty, drogi uczniu, zagłosuj na mnie w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta. Zagłosuj na Jakuba Steinwalda 30 września. Postaw na Jakuba Steinwalda.